Dzisiaj o modelu pruskim, czyli dlaczego w edukacji jest terror, panuje terror. Dlaczego ta edukacja obecnie nie działa? Czemu ta edukacja nie przynosi żadnych efektów? I dlaczego wiele pokoleń jest pod tym względem straconych? oraz co możemy zrobić lepiej na przyszłość i co my w PLA School robimy inaczej, jak wytyczyliśmy inną ścieżkę, żeby temu przeciwdziałać. Nazywał się Mateusz Stasica. Mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed Tobą kolejny epizod podcastu z języczkiem. Czy bez? Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy na czym w ogóle opiera się edukacja w Polsce. Czemu ona nie działa, Czemu tak wiele osób ma ogromnie dużo zastrzeżeń do tego, w jaki sposób my się kształcimy, w jaki sposób kształcimy nasze pociechy tak dalej. Generalnie świat się zmienia i zmienia się też rynek pracy. Zmieniają się w takim razie wymagania. Zmieniają się nasze potrzeby. Niestety edukacja, nie jest w stanie sprostać tej dynamice. I dzisiaj, właśnie o tym, że edukacja publiczna, konwencjonalna edukacja nie nadąża, absolutnie nie nadąża za rozwojem świata, za rozwojem człowieka, reformy w Polsce czy edukacji generalnie. Są na słabym poziomie, nic nie wnoszą no, nowego, i reforma to naprawdę zbyt wiele powiedziane. To jest wszystko do zaorania. No i generalnie, właśnie myślę, że w ten temat wejdziemy. Będzie najpierw o tym, czym jest model pruski, bo to jest szalenie ważna rzecz w omawianym temacie. E, założenia z XIX wieku. XIX wieku, założenia edukacji, i y, jak wyglądał tamten psychologiczny terror, i ile z tego psychologicznego terroru zostało w edukacji do dzisiaj. Y, y, I właśnie w takim razie w trzecim punkcie opowiem o tym, czy dzisiaj jest inaczej. W czwartym y, podpunkcie tego epizodu porozmawiamy o mm, pokoleniach straconych i dalej traconych pokoleniach. Y, czyli generalnie o tym, jaki. To ma zły wpływ, wszystko na nas i miało wpływ jeżeli się edukowaliście już kiedyś tam wcześniej i zakończyliście etap edukacji, więc to wszystko mm, porusza. No i kilka słów o tym co dalej w piątym i ostatnim podpunkcie tego epizodu, więc działajmy i lećmy. Model pruski, co to jest model pruski? Model pruski to jest generalnie taki model, <gry> który wymyślił prawdopodobnie Fryderyk Wilhelm III. Prusach. Prusy, jak być może dobrze już wiesz, nie istnieją. Czyli generalnie tu już powinna się świecić bardzo mocna czerwona lampa. Bazujemy w edukacji na modelu wymyślonym w państwie, które upadło. To nie świadczy zbyt dobrze generalnie o tym modelu. I ten model istnieje w edukacji od 200 lat. Co jest kolejnym, mocnym, czerwonym światłem, bo jeżeli 200 lat temu ktoś coś wymyślił i to było uniwersalne, to czy to ma zastosowania dzisiaj? Czy 200 silniki mogą, albo nie wiem, technologia wojenna, czy może jakkolwiek konkurować z technologią dzisiejszą? odpowiedzcie sobie sami. Ale wracając do modelu pruskiego, jaki był cel takiego modelu? Chodziło o to, żeby wykształcić takiego posłusznego obywatela, który będzie wspierał dążenia dążenia ogólnie państwa. Chodzi o to, żeby to był um, obywatel wyćwiczony w powtarzalnej pracy. O to chodziło w Edukacji wówczas. I na tamte czasy to była rewolucja. Więc generalnie y, tamten moment, o ile dobrze pamiętam, kojarzy się z wielką ewolucją w nauczaniu i postrzegany jest dobrze. Ale to nie znaczy, że musimy się na nim dalej wzorować. I właśnie powtarzalna praca. Człowiek był wtedy szkolony do powtarzalnej pracy w fabryce. Y, czy też w wojsku. I dlatego w szkołach na przykład, i może tutaj okay, nie będę wchodził głębiej w temat, ale wtedy dzwoniły dzwonki na przerwę w szkołach, żeby już wyćwiczyć pewne reakcje u ludzi na to, jak będą pracować w fabrykach. Dzwonki, kojarzycie. No więc właśnie. Człowiek musiał podstawową wiedzę posiadać. Tak, żeby umieć właśnie wykonywać pewne proste, podstawowe czynności, żeby można było go ewentualnie jeszcze do czegoś wykorzystać, takiego człowieka, ale to musiało być wszystko uniwersalne, żeby można było go bez problemu zamienić. No i właśnie. I tak jest. Że taka masowa produkcja ludzi. I lećmy dalej. To podnosiło wartość człowieka w społeczeństwie. Więc jakby to było wtedy naprawdę bardzo mocno na plus, widziane. I faktycznie człowiek stawał się lepszy, ale w społeczeństwie Jednostkowo nie. Jednostkowo nie, bo on ciągle był taki sam jak inni. Do zamienienia w razie czego. Także komunikacyjnie to dobrze brzmiało, bo robimy bardzo dla, dużo dla ludzi, zobaczcie i tak dalej, ale kształcenie sprawiało, że wypluwał system osoby bierne, osoby, które nie do końca potrafiły samodzielnie myśleć, były one bez kreatywności, były pozbawiane tej kreatywności tak na dobrą sprawę, no i były oddane systemowi. I to był właśnie ten pierwszy krok ku zmianom na lepsze, ale właśnie nie powinniśmy się na tym wzorować, już wyjaśniam dlaczego. Przejdźmy do drugiego punktu. Czyli mamy założenia z tego XIX wieku i ten psychologiczny terror, o którym już wspomniałem. Eee, na czym bazował ten model pruski? W skrócie, odgórnie narzucone treści i programy nauczania. To po pierwsze. Czyli brak personalizacji. Tutaj Mam, narzucamy coś państwowo i wszyscy mają iść według jednego schematu. To nie brzmi dobrze. Zestaw obowiązkowych lektur. Też bez względu na to, czym się interesujemy, czym nie, co lubimy, za, za czym nie przepadamy. No i też to ma wpływ na kształtowanie później światopoglądu. No bo skoro ktoś zatwierdza pewne lektury, no to troszeczkę jakby narzuca nam swój światopogląd, czy mi się tylko wydaje, czy nie, nie wiem. Lekcje podzielone są na 45-minutowe jednostki, i y, te krótkie przerwy między tymi lekcjami są sygnalizowane głośnym dzwonkiem. XIX wiek. Stopnie są za wiedzę, a nie umiejętności. Nauczanie jest takie monologowe, więc, jakby nauczyciel gada, reszta słucha. To nie są warsztaty na zasadzie wymiany. Rzadko się to dzieje, niestety. Teraz już jest trochę lepiej. Książki były do nauki, podręczniki specjalnie przygotowane. Możliwe do powielania. No i egzaminy, w których porównujemy tak na dobrą sprawę, trybik do trybika. Czyli właśnie był ten system egzaminacji. Był, jest. Warto się zastanowić nad tym, czy właśnie jest. I w ten, w ten oto sposób. Przechodzimy do trzeciego już punktu, bardzo szybko. Czy jest dzisiaj inaczej? No i właśnie, to, o czym przed momentem opowiedziałem, o tej posłuszeństw, o tym posłuszeństwie i hierarchii. E Dzisiaj obraz edukacji wygląda tak, że nadal mamy rozwój grupowy, taki uniwersalny i masowy. Zgodzisz się ba ze mną, że nie ma czegoś takiego jak podejście indywidualne w szkołach. Bardzo rzadko, jeżeli w ogóle zdarzają się zajęcia indywidualne, żeby z kimś porozmawiać o indywidualnych potrzebach jednostki. Nie ma czegoś takiego. E, zabijamy czy wzniecamy kreatywność? Tutaj też się zastanówmy nad tym, czy my chcemy, by ludzie byli kreatywni, samodzielni i potrafili wymyślać, tworzyć, czy chcemy, żeby odtwarzali? Czy uczymy ich posłuszeństwa i powtarzania procesów, czy uczymy ich tworzenia nowych procesów i tworzenia, szukania nowych dróg? No właśnie. Model pruski w szkolnictwie polskim. Tak już wchodząc dogłębniej w temat. Widać chociażby w segregacji uczniów. Bra bierzemy pod uwagę rok urodzenia. To jest jedynym wyznacznikiem. Pomijamy pasję i zainteresowania ludzi. Nie są badane w ogóle predyspozycje, cele. Więc jeżeli ktoś jest świetnym sportowcem już na poziomie trzeciej podstawówki, to i tak musi klepać matematykę i fizykę. I nie może się rozwijać w sporcie, ponieważ matematyka i fizyka mu zabiera dużo więcej czasu. Czytam język polski, czytanie obowiązkowych lektur, więc jest to problem. Co się dzieje dalej? Zrównujemy poziomy, poziomy czyli słabsi na przykład mają zbyt ciężko, a ambitni mają zbyt łatwo. Wygranymi, realnymi w tej sytuacji są są osoby idealnie po środku. To nie jest uczciwe. W ogóle. Więc zrównowanie, zrównywanie poziomów. Eee, brak indywidualizacji i personalizacji. To już o tym opowiedziałem. To się łączy z wspomnianymi wcześniej tematami. Kreatywność jest karana, a dopasowanie do reguł nagradzane. To znaczy, że osoby, które wykonają na przykład zadanie, ćwiczenie w jakiś kreatywny sposób, Czasami widać w internecie memy, że ktoś tam w jakiś dziwny sposób naokoło napisał odpowiedź, jakiś kreatywny uczeń. Było to śmieszne, było to zabawne rozwiązanie zadania, bo jakby nie do końca udało się zrozumieć, albo inaczej zostało właśnie zrozumiane polecenia. I taka osoba dostaje jedynkę, bo nie wstrzeliła się w klucz. Pamiętacie? Matura, uczenie się pod klucz i klepanie wszystkiego pod klucz. No właśnie, klepanie pod klucz równa się działanie pod dane reguły. I tego jesteśmy uczeni. Nie jesteśmy uczeni tego, żeby w kreatywny sposób rozwiązać zadania. Ta kreatywność jest karana. Sztywne podstawy programowe i schematy nauczania dalej je mamy. Więc to również jest ciągle na minus. Dzwonek i musztra. Ciągle obecne, ciągle ten dzwonek gdzieś tam podnosi poziom stresu, zaskoczenia itd., itd. Więc to są takie szybkie moje uwagi, które pozwolą Ci zauważyć obrazek A, obrazek B, i teraz sobie to porównaj. Szkoła w XXI wieku i w XIX wieku, na miłość boską. Poza podejściem, poza tym, że mamy komputery, poza hmm, Właśnie nie, podejście się nie zmieniło, ale zmieniły się narzędzia. No bo ok, mamy cyfryzację, yy, mamy dostęp, lepszy dostęp do papieru, więc akcesoria są spoko, ale poza tym nic się nie zmieniło realnie w podejściu, w modelu i to jest wielki, wielki dramat, z którego wynikają ogromne problemy. Przechodzimy do czwartego punktu. Pokolenia stracone, tak nazywam ten punkt. Yy, po co o tym w ogóle rozmawiać? Jaki to ma wpływ? Bo, jeżeli sobie uświadomimy te kwestie, to będzie łatwiej nam nad tymi kwestiami pracować. To znaczy, to, co zostało u nas spieprzone, jeśli sobie to uświadomimy, to możemy e, przekuć to. Tak, myślę, że to dobre słowo. Przekuć w wartość, być może, nawet. E, jest to kluczowe, aby porzucić pewne ramy, pewne bariery, które zostały w naszych głowach stworzone. Uważam, że uświadomienie sobie tego wszystkiego to jest bardzo dobry pierwszy krok w kierunku na przykład efektywnej nauki języków. Presja, niezdrowa rywalizacja, porównywanie się do innych, a nie do siebie sprzed dwóch miesięcy, na przykład, i podcinanie skrzydeł. To są takie cztery punkty, które jeżeli zwrócimy na to uwagę. Dostrzeżemy, że w tych płaszczyznach po prostu zostaliśmy upośledzeni przez edukację, zostaliśmy zniszczeni e, tymi ocenami, tą presją, e, presją społeczeństwa, tym, że e, no nie wiem, potrzebujemy dobrych ocen, żeby być dobrze postrzeganymi, dlatego później oszukujemy na przykład, żeby mieć lepsze te oceny. Oceny nie są z żadnym wyznacznikiem wiedzy, w takim razie, i to wszystko po prostu doprowadza do po pierwsze, generalnie mamy zdegenerowaną edukację, i my, jako ludzie, nasza osobowość również na tym bardzo mocno ucierpiała. Ucierpiały. I to sprawia, że właśnie tworzymy. W edukacji ludzi, którzy tak naprawdę chcą być manipulowani. Potrzebują tego, by być manipulowanymi, by ktoś nas. Ktoś się nami zaopiekował, że tak powiem. Musi musimy być um, jakby prowadzeni zarączka, Czyli my nie potrafimy być samodzielni później po ukończeniu takiej edukacji. I brak zdolności. Do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji, bardzo później mocno się odbija na takim profilu osoby hmm. na rynku pracy, po prostu. I co jeszcze gorsze, reagujemy agresją na osoby, które robią inaczej, czyli często właśnie wytyczanie nowych ścieżek, inna perspektywa, odmienne zdania jest niszczone bo nam się w to w, w głowie nie mieści jakby, no bo, kurczę, jak ktoś nie robi według tych zasad, według których działamy od 20 lat, to postrzegamy taką osobę wrogo. I te wszystkie miękkie kwestie sprawiają, że jesteśmy bardzo słabymi uczniami i nie potrafimy się poprawnie uczyć. I uważam, że w nauce języków bardzo ważna jest Najpierw praca nad sobą, praca nad własnymi nawykami, nad zrozumieniem tego jak działa świat, jak działa w tym świecie nauka języków, jak działa komunikacja, bo dla komunikacji używamy się języków, a nie dla sztuki samej w sobie. I to jest ogromnie ważny wstęp do tego co pojawi się w kolejnych materiałach moich na temat szkoły, na temat Nauki, jak się ona powinna odbywać, i jak my to robimy w PLA School. Dlatego piąty punkt, co dalej. No właśnie, świat się zmienił i świat potrzebuje innej ścieżki. I dlatego my w PLA School te ścieżki tworzymy. Robimy inaczej. Działamy inaczej. Mamy inny system nauczania. Oparty o inne cele i inne fundamenty. Dlatego ciężko to porównywać w ogóle. Ciężko to porównywać do zwykłej szkoły, ale spróbujemy to zrobić w nadciągających epizodach tego podcastu i na artykułach, w artykułach na blogu. Będziesz się powolutku o tym wszystkim dowiadywać. Także. E, co się zmieni w przyszłości? Aha. To taki sneak peek, że tak powiem. I ujęcie tego wszystkiego w krótkim zdaniu. Hmm. Co się zmienia aktualnie w edukacji to to, że my nie potrzebujemy wiedzy już. Już nie. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie telefonu. Potrzebujemy umiejętności wykorzystywania wiedzy. I tyle. Szkoła do tej pory od 200 lat skupia się na tym, żeby dać ci podstawową wiedzę, żebyś ty ją miał, miała w głowie. Więc to jest zły model oparty o złe cele, bo celem jest zdobycie wiedzy. A aktualnie mamy takie czasy, w których ty wiedzę nie potrzebujesz jej mieć w głowie. Musisz ją umieć wykorzystać. Swoimi zdolnościami, umiejętnościami musisz umieć wykorzystać wiedzę, którą masz, na wyciągnięcie ręki. Tak więc słuchaj mnie dalej i zapraszam do kolejnych odcinków. A na dzisiaj to już wszystko. Ciao. Wow, słuchasz mnie do końca? Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, ok, jak komentarza. To dla mnie ważne. Zapiszę też do newslettera link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao!